Dzień dobry, moi drodzy, moi państwo. Witam was bardzo serdecznie i przepraszam, ale dzisiaj w zastępstwie pana Adama chciałem tu państwa przywitać z piórkiem i przepraszam, to nie mój program, to dzisiaj będzie program pana Adama piórkiem, nie piórkiem tylko. Chciałem powiedzieć piórkiem i wiaderkiem węgla, tak jak u mnie był to program, którego państwo wielokrotnie oglądali i zapraszałem was tutaj do oglądania moich pejzażów, krajobrazu polskiego, świetnego malowania, rysowania pastelami i tego krajobrazu, który był umieśnięty tą odrzańską i nadwiślaną bryzą wicherka, wiaderka. Nie, dzisiaj będę mówił nie piórkiem, nie wiaderkiem węgla, ale szpachelką, pędzlem i paletą Adam. To oczywiście taki wiecie. To ja, Adam Radzik, jesteście na kanale o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Pewnie będę niejednokrotnie wracał do... bo ktoś mi tam powiedział, że świetnie mi to wychodzi. Naśladowanie pana profesora, który był tak blisko naszej kultury, naszego krzywienia, animacji, animowania, naszego dobrobytu, dobrodziejstwa, naszej kultury i naszego krajobrazu. Słuchajcie, ten obraz będę dzisiaj malował ponownie. Będę też opowiadał o paru ważnych rzeczach, które tutaj się wydarzyły i fajnie, że jesteście. Zapraszam was do oglądania tego, no, subskrybowania, lajkowania. Nie, no generalnie zależy mi głównie na tym, żebyście pisali do mnie, bo to jest najistotniejsze, bo to jest jak wtedy jest ten taki feedback, taki kontakt z wami, to wtedy mogę ja się do tego odnieść i zrobić to, co na czym wam bardzo zależy. Natomiast bardzo chciałem, już to obiecuję, obiecywałem już niejednokrotnie, natomiast ktoś mi teraz ostatnio, kto to był, czy Ola, czy chyba jakaś dziewczyna, czy też Monika, no nie, no przepraszam, że jeżeli nie pamiętam, ale zapytała, kiedy będzie portret. Ja naprawdę z tym portretem już dłużej nie będę zwlekał, tak jak z tymi moimi awatarami, i będę chciał to zrobić jak najszybciej. Natomiast też napisała, żeby chciała akt. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. No, pomyśli było, że jakąś zatrudnię tutaj modelkę i fajnie. Chyba, że chcesz poprozować, to nie no. Teraz YouTube by pewnie tego nie puścił, bo jak to tutaj akty malować. Ale wiecie, to był chleb poprzedni nauczeni, także akty malowaliśmy, rysowaliśmy. Właściwie to teraz, kiedy już sam, nie. Chociaż kiedyś, to fajna historia, też kiedyś wam przy okazji może poopowiadam o wrażeniach, o takich historiach związanych z aktem. Ale dzisiaj nie będę mówił o akcie, tylko będę mówił o malowaniu tym. Teraz będzie już trzeci, kolejny filmik, kolejne nagranie z tym obrazkiem, a tutaj się niewiele z nim działo. Trochę tym podkreśliłem tym rysunkiem, a tutaj nadal jest, że tak powiem, jakaś dziwna. O, teraz będą fajne. Tu brakuje takiego zdecydowanego działania plamą, a nie tylko. Nie tylko tamtym rysuneczkiem, który podkreślałem, się tam zagubiłem w tym rysowaniu, tym konturkiem. Może to teraz będzie o tyle fajniejsze, że od razu się tutaj coś ruszy z tym obrazkiem. Trochę teraz nie wiem, czy to będzie tak... No ale trudno już, czy to będzie słodko, czy nie. Niech to po prostu będzie dobry obraz, a to, czy tam wyschnie, czy nie, no to już... Jeżeli komuś się spodoba, no to po prostu poczeka na niego, albo jakoś pomyślę. No chyba, że z Wrocławia, no to osoba, no to nawet przywiozę osobiście. No, można w aucie położyć sobie na tym i może dosknąć u ciebie na ścianie mój przyszły koneserze czy odbiorca mojej sztuki, mojego obrazu. Słuchajcie, taka jest też możliwość i możecie spokojnie sobie zamówić. Teraz będę chciał tutaj zrobić taki ten kolor ciemnego, takiego powiedzmy coś w rodzaju fioletu. Kurczę, już sobie powróciłem gdzieś jakaś zieleń chyba wyszła z spodu. Miałem zrobić tutaj gdzieś te pnie,
Moi drodzy, tutaj pnie są jakieś takie. Ja bym tu chciał to... faktura już na tyle jest duża, że... I wielka tutaj, że mi tutaj się robi nieciekawie, ale... Ale może mi się uda. Moi drodzy, zaraz wezmę... O, cieniutki mój pędzelek. Pędzelek pana Adama. Słuchajcie, taki wujek, dobra rada. Nie wiem jak... W ogóle to na początku tego kanału, kiedy to zacząłem sobie tutaj ten kanał tworzyć i ktoś tam napisał, że już od roku nie ogląda, no rok dopiero minie w styczniu, także spokojnie, jeszcze roku nie ma i mówię, ten okres, pierwszy film rzuciłem tylko po to, żeby tam i córce pokazałem, nie upubliczniałem, taką próbę zrobiłem, to było 27 grudnia, a pierwszy film taki na kanale to wrzuciłem z 3 na 4 stycznia, dokładnie tę datę pamiętam, bo sobie tak jakoś utrwaliłem. I także, a mówię, a przez okres wakacyjny miałem też jakąś tam chwilową przerwę. Były wakacje, było inne, były plenery, były inne zajęcia. Kiedyś powiedziałem, że żałuję tego, bo mogłem zrobić więcej. No nie żałuję, wczoraj po rozmowie z Madzią to stwierdziłem, że faktycznie nie powinienem... I tak w życiu właściwie to niczego nie żałowałem, nie żałuję, tylko nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Może człowiek się starzeje, dlatego tak ten czas ucieka i tak by chciał dużo i teraz też tak dużo chcę tych filmików zrobić, żeby to... Słuchajcie, tu jest fajnie, o, teraz już będzie widać te fajne plamy te, na tej czerwieni, na tym, które tutaj gdyby przebijają te drzewa w tle. Także mam nadzieję, że coś z tego jeszcze będzie ciekawego wyjdzie z tego obrazka. Myślę, że tutaj jestem na dobrej drodze, że zrobi się ciekawszy, będzie... Zazwyczaj tak, mam coś takiego w sobie, że po prostu się zagubię w takim, w tej mali, w tej takiej... nie mówię, że to nie jest... wiem, że kiedyś było gorzej, tak? Bo jak już się jakieś tam załapałem na jakieś brudy, na jakieś takie... jak to powiedzieć, brakuje słowa... takie... takie ciężkie, jakieś takie złamane kolory, jakieś... Wiecie, jak masz macie na palecie, czy tam... Może na to troszeczkę większą swobodę dajesz pachla, bo mówię, ona... Ale jak bo ona można nakładać grubo farbę i jak nałożysz grubo na nawet na inną kolorystycznie, na przykład, nie wiem, na przykład pomarańczowy na niebieski, to pędzel to od razu by ten niebieski tam zaczął wychodzić i po prostu przy pociągnięciu pędzla już by było zabrudzone ten pomarańczowy kolorem niebieski. Natomiast tutaj szpacha daje tą swobodę, że można nakładać to warstwami i można to spokojnie sobie malować nawet na mokrym. Natomiast chciałem powiedzieć, że kiedyś w takich sosach, tak się, wiecie, zanurzyłem i to tak kontynuowałem. A teraz chociaż się cieszę z tego, że te obrazy, nawet jeżeli są, zobaczcie, to jest taka faktura, już tyle tego, no faktycznie maluję, ale tak sobie, tu są fajne, bardzo fajne fragmenty, które bym zostawił, nie, ale których no pewnie się nie zrobi i to jakby dodaje dodatkowo takiej przestrzeni temu. I lubię taką fakturę. O, tutaj jakieś się zrobiły takie przypadkowo też te miejsca takie te no, już takie aż gluty, czy tam nie wiem jak to nazwać. I właśnie no. I w takich sosach, w takich tych się tak maziałem tam ty. A teraz troszeczkę są świeże w kolorze, natomiast ciągle tam mi czegoś brakuje. No, czy kompozycyjnie, czy coś tam tu jestem. Zawsze ten, wychodzi ten pierwszy plan. Nie wiem dlaczego, może to jest taka jeszcze z dziecka wynikająca, no. Teraz to zauważyłem, kurczę, odkrycie, eureka. Przecież tutaj prosta rzecz, trzeba to tak zrobić. I to, pracuję nad tym i ciągle to, po prostu nie może się zaczynać na krawędzi, no, tak jak dziecko opowiada, no troszeczkę tutaj przesadziłem, a to może musi się kończyć też na tym, wychodzić poza kadr tego obrazu. Nie no, przesadziłem też z tą oceną tego, że to jak dziecko, no ale w każdym razie, o, teraz trochę takich jeszcze kontrastów tu podokładam, tu popracuję, żeby tam tych niuansów trochę powyciągać. O, ten pędzelek teraz już też się zrobił taki, o, będę tu się, o, gdzieś tam jeszcze pomoże mi to w zbudowaniu tych relacji, ale już jest bardzo fajnie. Teraz wezmę znowu
co zrobię? Aha. Ciemniejszy kolor, taki prawie czerwień, taką cynobrową. Troszeczkę ją złamię takim pomarańczowym, takim orężem. I tu zrobię ten, gdyby te, że też słowo jak gdyby mi się tu dopadło i tak nie trzyma, że używam tego nagminnie. Czy może nie nagminnie, ale często mi się to zdarza, nie powinienem. No bo to nie jest dobre słowo do wyrażania swoich myśli. Bo co to znaczy jak gdyby? Jak gdyby? Że niby to, że coś bym zrobił, a nie zrobię? Nie wiem, o co chodzi. Z tym jak gdyby nie jest dobre słowo do... O, i proszę, taki przez tą fakturę teraz mi się rysunek jakby... Ten rysunek mi się uwydatnia, że tak powiem, tam jakoś pokazuje na tym, tak? Już tam jest jakaś faktura pod tym. Ja tylko teraz nakładając jakąś warstwę tego koloru, bo pójdę tam niżej w te, tak wam opowiadałem, że to powinno drzewo być podniesione wyżej, tu więcej tego pnia widocznego, a to obniżone te drzewa na tym drugim tle, tym, no drugim planie, nie tle. W drugim planie powinny być bardziej. O, i tutaj tej czerwieni troszeczkę tak użyję, że ona będzie w tych. No, tu brakowało też tego kontrastu w tym, na tym drugim planie. No, i teraz jeszcze wejdę w te. Zrobię taki mocny, tu mam jakiś taki kolor, jakby był określany jako magenta. Chyba było coś tutaj mocniejszego. O, i to, co tutaj będzie. Jakiś się zrobił za ciemny, za czarny nawet. Jeszcze wezmę takiego koloru. Zrobię taki sobie. No i tu chcę zrobić powiedzmy tą najniżej, tą gałąź tego drzewa na pierwszym planie. Może się jeszcze wspomogę czarnym kontureczkiem, żeby tu pozaznaczać rysunkiem, jak to wygląda. A podbiję to kontrastem. Zawsze ten kontrast, jednak kontrast to jest jedna z ważniejszych rzeczy w obrazie, no. Nie ma co. Zapomniałem tutaj, używam... Ała, rozlałem sobie terpentynkę. Używam dosyć dużo gęstych, znaczy taką, no, bez użycia właśnie terpentyny, którą teraz użyłem, rozlałem. Użyłem takiej farby, myślę, bardzo gęstej. Będzie to na pewno dłużej schło niż w innych miejscach, no ale cóż, takie to już. No fajnie to się zrobiło z tym ciemnym. Właśnie tego brakowało, no takich właśnie za bardzo to było. O, już jest dobrze, jestem w domu. Tym jeszcze czerwieni, taki bardzo głęboki, takiego karminu głębokiego, jeszcze tam gdzieś na palecie mi się zmieszał razem z tym. O, super. Tego brakowało mi tutaj w tym. Bardzo fajnie. O, bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Co jeszcze? Tu mam trochę. Przyciągnę ten kolor. Ale mam nadzieję, to wystarczy tego teraz. Gdzieś tu się pojawi. A resztę zaraz podbuduję, czy tam podkreślę tym. O, tu jeszcze mam jakiś czerwony. Troszeczkę będzie teraz jaśniejszy się zrobił. Może i lepiej. Taki prawie cynoberek. O. Taki. Ach. Kurczę, była fajna ta plama i zepsułem. Dobra, zaraz poprawię. O, i bardzo dobrze. Na razie jest dobrze. To obrazek się trochę przechwylił. Mam nadzieję, że teraz w kadrze jest dobrze widocznie i prosto. Okej. Okay. No powiedzmy tak. I teraz, moi mili, moi państwo, moi mili, moi państwo. Teraz biorę sykatywkę. Ciemny kolor, jakiś błękit kobaltowy do czerni. Żeby to nie było takie całkiem czarne, ale żeby to jakoś było... Pamiętajcie, żeby łamać kolor, żeby tam nie malować farbami prosto z tuby, bo to od razu się robią surowiny. Ktoś tam mi też ostatnio pisał o tym, że taki to, co podpowiedziałem właśnie z tym malowaniem bez... No, mieszając właśnie te kolory
żeby to nie było prosto z tuby, że to bardzo cenna uwaga. Dlatego cieszę się, że odnajdujecie w moim, na moim kanale trochę cennych uwag. Także, no i teraz też nie będę to robił czernią, tylko raczej właśnie takim ultramarynę, trochę czerni do tego dodałem i tak zmieszałem taki kolorek. Pewnie jak już widzę, już zostało parę włosków i to już się nie nadaje chyba do tego, żeby to malować nim. Wezmę zaraz jakiś, no chociażby nawet tą drugą szpachelkę, bo trochę czerni, trochę nie, trochę sykatywki i trochę terpentynki tutaj, żeby to, o i takich ciemnych, ach, zaraz, nie wiem czy nie za mocno teraz, ale to właśnie o to chodzi, żeby był kontrast, żeby ten kontrast mi zbudował ten, o, już światło mi się, błyszczy mi się to, ale super, teraz jest ok, tu jeszcze, tutaj na tym pierwszym planie, też tutaj sobie to wzmocnię, super, jest fajnie, i to troszeczkę biel mazlę, żeby to było, już ten drugi pień to już jest troszeczkę, tak powiem, inny walor, o, ciemny, ale już troszeczkę jaśniejszy, trochę tam bieli dodałem do tego, do tej ultramaryny razem z takim karminem zmieszanym, czymś tam takim, już będzie zupełnie taki będzie, o, widzicie, o to wychodziło, tutaj trochę też za dużo tego dołożyłem, ale nie, czy nie za gruby ten, ale zaraz tej bieli, bielą tam czy jasnymi barwami tutaj dołożę. Super, super, ok, no i tu jeszcze tym bardzo ciemnym, tu niech to, niech to wygląda jak ok, no i tu podkreślę ten tylko z tej, tej lewej strony tych pni. O, bardzo dobrze. I w ten sposób, popatrzcie, coś tam się już zaczyna robić ciekawego w tym obrazie. Brakuje mi teraz tego koloru. Ok, teraz wezmę, tak jak powiedziałem, że o, to jest fajne, że no, że można malować szpachlą mokre na mokrym i teraz właśnie tak zrobię. Teraz mam taką biel, troszeczkę ją tam przybrudziłem takim właśnie, tam jest jakaś nutka tego ultramaryny, tego, nie jest to ta, taka czysta biel z tuby, ale gdzieś muśnięta tym. O, i tu zrobię te prześwitki takie, prześwitki i tu na tych gdzieś, a tu mi zależało na tym, bo tutaj, ach, rozmazało się, że tamtą szpachlę, tamta jednak jest lepsza, ta jest bardzo ostra, nie nadaje się do takich rzeczy, jakichś bardziej drobniejszych, to może tak. Słuchajcie, no przepraszam, że tak teraz zrobiłem się mało rozmowny i tak pochłonęło mnie to, co tutaj, ach, to co tutaj się dzieje na tym, o, nie no, ten kształt tutaj za dużo tego jest, za grubo się zrobił taki glut, ani ten kształt miał być inny tego pnia, no już tak się, ok, niech tak zostanie. Jeszcze tutaj z tej drugiej strony, o, tu to zepsułem chyba, to był właśnie taki, że on jest taki zielonkawy, ta biel jest taka, może tej zieleni tutaj dodam, coś takiego zrobię. Słuchajcie, przepraszam was, że jestem jakiś taki mało dzisiaj communication
ale o. No to chodzi o kawę, to. Niech to się też tam ta zieleń pojawi gdzieś tutaj, żeby to było bogatsze, takie kolorystycznie, tak, że to jest o, w ten sposób tu gdzieś się pojawiła też ta biało zielona, moi drodzy, troszeczkę jest za chłodna ta zieleń, jeszcze pewnie będę musiał tutaj dołożyć jakiegoś innego waloru, troszeczkę żółtą maznę, żeby to biel jeszcze dołożę. Będzie fajnie. O, i tutaj się to będzie działo. No, moi drodzy, cóż to będzie za obraz? Cóż to będzie za dziełko? Bardzo mi się zaczyna to podobać. Tego koloru tu jeszcze pododaję tych, między tymi pniami. Tutaj się porobiły różne ciekawe historie. Ale tu o, ot, będzie ciekawie. I troszeczkę jeszcze bieli. I tej bieli tutaj też pododaję. Ach, przybudziło się, leży. No tak można się bawić, tym bardzo, bardzo to lubię.